W ostatnim filmiku miałam sporo próśb o tym, aby opowiedzieć o innych rodzajach futonu, więc dzisiaj o tym robię. Opowiem Wam o futonie sprężystym i słusznie, jest to najbardziej popularny materac w ofercie naszego sklepu. Klienci najchętniej go kupują, a myślę, że dzieje się to za sprawą jego twardości, gdyż jest to materac średnio twardy. Sama na takim materacu spałam przez wiele lat. I nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych futonów. Śpi mi się na nim bardzo wygodnie. W przekroju futon sprężysty wygląda dokładnie tak jak tutaj. Z obu stron materaca wypełniamy go bawełną i przekładamy go pianką lateksową. Bawełna wygląda w ten sposób. Są to takie dwucentymetrowe płaty ściśle układane jedna na drugiej. Natomiast lateks wygląda tak, jest to taka pianka. Mam nadzieję, że to zobaczycie, jak ona fajnie sprężynuje pod uciskiem mojej dłoni. Lateks posiada też takie duże szczelinki i posiada mnóstwo mikro takich szczelinek, które powodują, że przechodzi przez nie powietrze, tak jak przez bawełnę. Dzięki temu materac oddycha i dzięki temu reguluje temperaturę naszego ciała. Zresztą o bawełnie często mówię, że jest to bardzo fajne wypełnienie, które latem chłodzi, a zimą grzeje i faktycznie tak jest. Chciałabym Wam pokazać, jak materac zachowuje się pod wpływem ucisku. Ja będę uciskać tylko dłońmi, nie mam tak dużej próbki, żeby się położyć, ale mam nadzieję, że troszeczkę Wam to zobrazuje. Spójrzcie, jak to wygląda. Może tak, najpierw pokażę, jak zachowuje się sama bawełna. Tak jak widzicie, jest miękko. I tak właśnie zachowuje się w futonie klasycznym, jest to miękki materac. Lateks ma za zadanie dodać trochę twardości, ale także sprężystości. I nie wiem, czy to widzicie, ale ja czuję, że jest bardziej twardo i że faktycznie jest lekki opór. Tam, gdzie mocniej naciskam, zapada się bardziej. Natomiast tam, gdzie mniej naciskam, ta część pozostaje wyżej. To właśnie ma takie działanie, że dzięki temu materac bardzo dobrze układa się do krzywizn naszego ciała podczas snu. Jakbym miała opisać, kiedy śpię na boku, to biodra są niżej, a cała reszta ciała jest wyżej. Pokażę Wam teraz taki futon sprężysty na żywo. Postaram się na nim położyć, żebyście mogli zobaczyć, jak się zachowuje pod wpływem ciężaru mojego ciała. Mam nadzieję, że trochę Wam to pomoże w wyborze i z chęcią dowiem się, jakie macie jeszcze pytania, abym mogła kręcić kolejne odcinki tych filmów i pokazywać Wam to, czego nie możecie zobaczyć na żywo, ponieważ nie posiadamy punktów stacjonarnych. Tutaj mamy futon sprężysty. Tak wygląda materac, który był użytkowany około 3 lat. Tak jak widać, dość mocno sprężynuje. Mamy doszyte też uchwyty, które pomagają przy przewracaniu materaca. Tak jak w futynie klasycznym, zresztą wszystkie materace zabezpieczamy takimi krążkami filcowymi w miejscach pikowań. Służy to tylko i wyłącznie zabezpieczeniu materaca w transporcie. Po dostawie można sobie te filce wyciąć delikatnie, jeżeli komuś przeszkadzają, ponieważ nie odczuwa się ich podczas spania. A teraz Wam pokażę, jak materac zachowuje się pod wpływem ciężaru mojej osoby.